Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja jestem Max, witam was serdecznie, moi widzowie. W końcu oderwałem się od Wiedźmina 3, a to tylko na chwilkę, by nagrać właśnie tą pierwszą mini recenzję dotyczącą Wiedźmina 3 i ważnego aspektu, jaką jest grafika i optymalizacja, tak? W tym dzisiejszym odcinku będę chciał wam pokazać, jakiego ja mam komputera, to dobrze brzmi? Nie wiem, z polskiego byłem bardzo słaby. Z matematyki też, najlepszy zawsze byłem z WF-u. Ale dobra, koniec żartów, słuchajcie. Pokażę wam, jakiego ja mam komputera, jakie ja mam podzespoły i porównamy to z tym, jakie były te wymagania minimalne, które dał nam CD Projekt Red, jak i również te rekomendowane. Porozmawiamy również o optymalizacji, jak i również o downgrade'ie, a więc o tym, co się odbiło szerokim echem wśród niektórych youtuberów, niektórych internautów. I co jeszcze? No i ogólnie zobaczymy, czym się różni PC z ustawieniami low, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, jak i również hide, a więc tak zwany Uber. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że Uber widziałem na własne oczy mojego dobrego kolegi, który naprawdę ma, jeżeli chodzi o komputer, ma totalnego kombajna. Chyba wydał na niego około 15 tysięcy, z tego co wiem. Może nie jest jakiś tam super, ekstra, hiper, świetny, coś takiego jak mają agencje rządowe USA, ale naprawdę, no te Uber, muszę wam powiedzieć, robi wrażenie. Ale dla mnie przede wszystkim się liczy gameplay, fabuła, to coś, co powoduje, że podczas gry wchodzę w ten świat, tak jak właśnie wszedłem na parędziesiąt godzin w Wiedźminie 3 i ciężkim moim bólem było to, żeby się od niego oderwać i nagrać właśnie ten filmik. Dlatego myślę, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo dużo poświęciłem, by ten filmik nagrać. Zapraszam was serdecznie na wymagania. Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja jestem Max, witam was serdecznie, moi widzowie. W końcu oderwałem się od Wiedźmina 3, a to tylko na chwilkę, by nagrać właśnie tą pierwszą mini recenzję dotyczącą Wiedźmina 3 i ważnego aspektu, jaką jest grafika i optymalizacja, tak? W tym dzisiejszym odcinku będę chciał wam pokazać, jakiego ja mam komputera, to dobrze brzmi? Nie wiem, z polskiego byłem bardzo słaby. Z matematyki też, najlepszy zawsze byłem z WF-u. Ale dobra, koniec żartów, słuchajcie. Pokażę wam, jakiego ja mam komputera, jakie ja mam podzespoły i porównamy to z tym, jakie były te wymagania minimalne, które dał nam CD Projekt Red, jak i również te rekomendowane. Porozmawiamy również o optymalizacji, jak i również o downgrade'ie, a więc o tym, co się odbiło szerokim echem wśród niektórych youtuberów, niektórych internautów. I co jeszcze? No i ogólnie zobaczymy, czym się różni PC z ustawieniami low, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, jak i również hide, a więc tak zwany Uber. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że Uber widziałem na własne oczy mojego dobrego kolegi, który naprawdę ma, jeżeli chodzi o komputer, ma totalnego kombajna. Chyba wydał na niego około 15 tysięcy, z tego co wiem. Może nie jest jakiś tam super, ekstra, hiper, świetny, coś takiego jak mają agencje rządowe USA, ale naprawdę, no te Uber, muszę wam powiedzieć, robi wrażenie. Ale dla mnie przede wszystkim się liczy gameplay, fabuła, to coś, co powoduje, że podczas gry wchodzę w ten świat, tak jak właśnie wszedłem na parędziesiąt godzin w Wiedźminie 3 i ciężkim moim bólem było to, żeby się od niego oderwać i nagrać właśnie ten filmik. Dlatego myślę, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo dużo poświęciłem, by ten filmik nagrać. Zapraszam was serdecznie na wymagania.
słuchaj, w tych lokacjach, gdzie po prostu faktycznie komputer sobie nie radzi z wyświetleniem tego wszystkiego, co nam dał Wiedźmin 3 Dziki Gon. A więc tak to mniej więcej, jeżeli chodzi o nasze wymagania rekomendowane i minimalne, widzicie, jakie one były i widzicie też również, jaki ja mam komputer. I ogólnie założenia powinno być tak, że komputer w ogóle tej gry mi nie uciągnie. A teraz Was serdecznie zapraszam na to, by zobaczyć, na jakich ustawieniach gram w Wiedźminie 3. I później przejdziemy już do samej gry, zobaczycie, jak to mniej więcej u mnie wygląda i jak ja widzę tą grę moimi skromnymi oczami, odczętami i jak się fajnie tą grę po prostu cieszę. Zapraszam Was serdecznie. No i witam wszystkich serdecznie ponownie. Słuchajcie, teraz zapraszam Was do nowej aplikacji growej, która ma konkurować ze Steamem. Tak, bo mniej więcej po to wszystko zostało zrobione. Mowa tutaj oczywiście, coś mi się dzieje z jasnością, to wszystko oczywiście jest mowa o nowym GOG Galaxy, którego Wam teraz właśnie chciałbym pokazać. Słuchajcie, no jesteśmy właśnie w GOG Galaxy. Tutaj na moim profilu DJ Max KGM, ten profil już mam i mam, już ładny chyba 8 lat bodajże. Dobra, słuchajcie, to jest właśnie GOG Galaxy, to jest jeszcze oczywiście wersja beta, która tak naprawdę no, jest faktycznie wersją beta. Nic tutaj ciekawego jeszcze nie ma, jeszcze wiele, wiele chyba przed redami jest do zrobienia przez CD Projekt. Jak widać, słuchajcie, żeby nie było, że kłamie, 83... prawie 84 godziny od 19 bodajże, jak pamiętam, 18 byłem po grę, na 18-19 zrobiłem te filmiki z premiery, no i 19 jakoś tak pod wieczór zacząłem już grać. Oczywiście pomijając, tam jeszcze miałem dni pracujące przez całe dnie, jeszcze życie prywatne, osobiste, no ale resztę wolnego czasu poświęciłem właśnie Wiedźminowi 3. 84 godziny i jak można zobaczyć, 35% jest dopiero zrobione. Tylko ja nie wiem, czy to chodzi o ogólnie o całość, te zadania poboczne, poszukiwania, zlecenia wiedźmińskie, o samą fabułę, chyba raczej tak, bo tutaj o fabułę to jestem dość już daleko. No dobra, GOG Galaxy, słuchajcie, no nic tu ciekawego jeszcze nie ma. Co najciekawsze, rzuca się w oczy to, że jest w wersji jeszcze angielskiej. Nawet Steam jest w wersji polskiej, no ale to rozumiem, że wersja beta no to jest to, żeby było dla wszystkich, absolutnie dla wszystkich, żeby powoli przyzwyczajać wszystkich graczy, nie tylko z Polski, ale z całego świata, że takie coś w ogóle istnieje i bardzo fajnie. Mam nadzieję, że niebawem to wszystko się jakoś tam fajnie rozwinie i faktycznie będzie można z tego GOG Galaxy śmiało korzystać. Jest to bardzo takie jakieś, jeżeli chodzi o kolory, bardzo są sympatyczne, fajne, ciepłe, miłe, a więc jak najbardziej dla mnie jest na plus. Na pewno jest lepiej to wszystko wygląda, przynajmniej w tej wersji, w tej fazie produkcji tego GOGa niż w Steamie, tam wszystko jest tak poupychane, że po prostu rzadko tam zaglądam, rzadko, bardzo rzadko. No ale dobra, słuchajcie, no to jest GOG Galaxy. Wersja beta, teraz może przejdziemy do samej gry. Włączamy ją takim zielonym, znakomitym przyciskiem, jakim jest play. Ten play dokładnie, słuchajcie, zmienia nasze życie i zamieniamy się wtedy w Geralta z Rivii. Słuchajcie, no i właśnie jesteśmy w tym świecie Wiedźmin Dziki Gon. Oczywiście jeszcze jesteśmy na samych przedmieściach, przed samymi drzwiami. Żeby te drzwi się otworzyły, znaczy tylko nadusić kontynuuj, ewentualnie nowa gra. Ale to zostawmy już dla Was. Natomiast zobaczmy sobie może na opcje wejdziemy, jakie tutaj w ogóle są. Ustawienia dźwiękowe. No tutaj nie ma nawet co tam się za bardzo na tym rozwodzić. To wszystko jest. Najważniejsze jest to, że w ostatnim patchu 1.4 doszło coś takiego, że możemy sobie
wszystkie, dokładnie wszystkie klawisze przypisać do swoich własnych literek, czy tam, nie wiem, klawiatury, jaką chcemy, bo wtedy jeszcze poprzednio nie było to dostępne, nie wszystkie klawisze mogliśmy sobie pozmieniać, natomiast tutaj w tej opcji takie coś jest. Dobra, grafika, konfiguracja interfejsu, to chyba raczej nie będzie Was interesowało. Słuchajcie, postprocesy. To jest takie pierwsze są ustawienia. Jak widzicie, tutaj jest wszystko ładnie włączone. Tylko Bloom jest wyłączony, są całkowicie mi niepotrzebne. Wyostrzenia mam niskie. Ambient, a więc ten cały, ten co najbardziej chyba zżera pamięć graficzną. Tutaj oczywiście mam SSA 0. Możemy sobie ustawić na HBO 02, ale wtedy chyba najprawdopodobniej mój komputer odpali rakiety i poleci daleko, daleko. Dlatego tego nie będę tutaj na razie robił. Głębia ostrości włączona. Aberracja chromatyczna wyłączona. Jest mi ona niepotrzebna. Winietowanie włączone. No i promienie światła wyłączone. Wyłączone, bo jak włączyłem, faktycznie miałem już delikatne zacięcia, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3. Mój sprzęt sobie raczej chyba z tym nie radzi, nie wiem, czy nie został nauczony. No ale to wszystko, rozumiem, jest wina mojego chyba karty graficznej. Ale to jest też niezbędne, jest to niezbędne i niepotrzebne. Przejdźmy może do grafiki, tego co jest najważniejsze. Od samego początku. Synchronizacja pionowa oczywiście włączona. Klatki na sekundę, no mam 60, aż tak naprawdę, no, słyszałem od mojego kolegi, że można w zupełności je zmienić na 30, bo spadki są w grze i to są dość znaczące, przynajmniej jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Spada czasami do 20, 25 i tak dalej, nie wiem w ogóle po co zaznaczyłem 60, jeżeli nawet moja karta graficzna nie da rady nawet chyba tych 35 pociągnąć. Sobie teraz ją zmienię na 30, choć miałem na 60, grałem, nie wiem po co. Dobra, rozdzielczość oczywiście maksymalna, jaka tylko i wyłącznie pozwala na tą mi karta graficzna i mój monitor. Sposób wyświetlania gry w oknie bez ramki. To takie bardziej miałem ułatwienie, żeby przejść szybko na pulpit. Oczywiście NVIDII nie mam, to mam, a więc ten, to mam wyłączone, tam symulacja włosów i tak dalej. Niedługo będziemy mieć symulację brwi i rzęs. Nie wiem, po co to komuś jest potrzebne, ale okej. Liczebność postaci tła. Ja mam na wysokie. Jakość cieni średnie. Jakość terenu wysokie. Jakość wody średnie. Zagęszczenie trawy średnie. Jakość tekstur wysokie. I zasięg widoczności roślinności średnie. Tutaj mógłbym sobie to zmienić na wysokie. Ale dobra. I poziom szczegółów wysoki. Sprzętowy kursor niepotrzebny jest wyłączony. A więc jak widać, gram na ustawieniach średnio wysokich, 0 niskich i 0 oczywiście Uber. I to co mam tutaj ustawione absolutnie jest dla mnie wystarczające do tego, żeby cieszyć się wspaniałą grą Wiedźmin 3. I tak uważam, że tutaj ogólnie optymalizacja zrobiona przez Redów po prostu jest zajebista i chyba jedna z lepszych w ogóle gier, jeżeli chodzi o optymalizację z gier, jakie w ogóle do tej pory wyszły. Bo tak naprawdę miałem wielkie obawy do tego, czy jestem w stanie, czy mój komputer w ogóle jest w stanie sobie poradzić z taką grą, jaką jest Wiedźmin Dziki Gon. I byłem w ogóle nastawiony na to, że mój komputer nie da rady w ogóle pociągnąć. Natomiast, no mówię, no byłem w wielkim szoku. Ogólnie już przypinałem mój komputer do podłogi, żeby mi nie odleciał, ale naprawdę sobie radzi doskonale i bardzo mnie to cieszy, bo miałem już chęć po prostu przerzucenie pieniędzy z jednego moich pomysłów właśnie na zakup nowej karty, natomiast super fajnie, nie muszę nowej karty na dzień dzisiejszy kupować, to sobie zakupię dopiero w wakacjach lub po wakacjach. Czekam na nowe karty graficzne od AMD. Zobaczymy, co z nimi będzie. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o moje ustawienia w Wiedźminie 3. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda już w rzeczywistości, a więc po uruchomieniu gry. Czy faktycznie można grać, czy też po prostu nie można grać. Ale to zobaczymy za chwilkę.
Słuchajcie, no tak mniej więcej ten świat wygląda właśnie u mnie w Wiedźminie 3. Jak widać, grafika jest naprawdę zrobiona wręcz, tak powiem, nawet doskonale. No ja mówię, ja nie jestem graczem aż tak bardzo wymagającym, ja tam nie muszę mieć jakichś żadnych efektów super ekstra świetnych, żebym widział każda kropelka potu, jaka spływa po twarzy Geralta. Absolutnie nie. Najważniejsza dla mnie jest grywalność, sam gameplay, fabuła i to wszystko, co ogólnie tą grę tworzy, tak? No grafika jest również ważna, natomiast no nie jest ona najważniejsza. Ale widać, że Wiedźmin 3 został zrobiony naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie, bardzo dobrze. Teraz będę miał takie lekkie może zacięcia przy tym filmiku, bo przy okazji mam uruchomione są dwa inne programy do nagrywania wideo i audio, a więc tutaj wybaczcie mi te spadki i te zacięcia. Ale to tak to mniej więcej wygląda. Natomiast w grze samej, jeżeli gram bez żadnych programów, wszystko mam powyłączane, gram i chodzi tylko i wyłącznie ona sama, to tutaj żadnych zacięć nie ma, wszystko mam zrobione, znaczy wszystko, cała gra ogólnie chodzi mi bardzo płynnie. Wszystko zostaje wyświetlane naprawdę bardzo, 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 bardzo dobrze, a więc tutaj żadnych tutaj kwestii problemów technicznych nie ma. Słuchajcie, największym ogólnie problemem, jaki ja mam, jest to, że przy takich dużych lokacjach właśnie jak miasto Nowigrad, ewentualnie w przerywnikach filmowych, które są robione na silniku samej gry, zdarzają się delikatne, malutkie zacięcia, ale to są naprawdę chwilowe, to nawet nie trwa, kurczę, nie wiem, i pół sekundy. I to tylko mam, i tylko z tym mam takie problemy. Natomiast jeżeli chodzi o różnego rodzaju walki, bitwy z jakimiś stworami i tak dalej, gdzie jest ich naprawdę dużo, żadnych spadków nie mam, znaczy spadki może są, ale nie takie, żeby to jakoś się odzwierciedlało w samej grze. No widzimy, że naprawdę graficznie CD Projekt Red no przerósł nawet siebie. To wszystko wygląda naprawdę wspaniale, doskonale. Graficznie te wszystkie miasta wyglądają naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie, jest się czym zachwycać. Uwielbiam czasami sobie wejść do jakiegoś Nowigradu, czy tam, nie wiem, do jakiejś wsi, sobie po prostu pochodzić, posłuchać, poglądać, popatrzeć, bo naprawdę jest na co. Tutaj graficznie się nie czepiam, znaczy nie czepiam się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli coś dostaję w zamian, a tutaj my dostajemy naprawdę wspaniałą, zajebistą grę, wspaniały świat, w który wchodzimy i to wszystko naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Najbardziej mi się podoba zmiana w ogóle pory dnia, to też jest bardzo, bardzo dobre, fajnie to w ogóle zrobili. Te deszcze, te wiatry, to faktycznie wygląda, że to wieje, że deszcz leje, że deszcz pada. Te wszystkie drzewa, które się kołyszą, liście i tak dalej. No naprawdę doskonała robota Redzi i to wielki szacun. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi pod względem graficznym i optymalizacji, są na miejscu pierwszym. Są na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o wszystkie wielkie, wielkie firmy, które robią gry właśnie na komputery klasy AAA. Tutaj nawet nie mówię, słuchajcie, nawet takie głupie porównanie, tak, do Assassin's Creed, no, wielka firma, o budżecie, nie wiem, tam 100 razy większym niż CD Projekt Red, nie są w stanie tak gry zrobić, bo ona była podczas premiery tak dobra, żeby było tak mało błędów, jak to właśnie jest na przykład Wiedźminie 3, a więc można, więc naprawdę można. Mniejszy budżet, mniejsza ilość ludzi, mniejsze doświadczenia, a naprawdę no, można zrobić coś naprawdę pięknego i wspaniałego, bez zbędnych problemów i kłopotów, jeżeli chodzi o samą grafikę i o samą optymalizację. Bo minusy w tej grze Wiedźminie 3 są, nie ukrywam, że są, ale to takie naprawdę malutkie, o których powiem już w następnych częściach mini recenzji Wiedźmina 3. A więc, słuchajcie, sami widzicie, no jeżeli chodzi o to, jaki ja mam sprzęt komputerowy i to, na jakich ustawieniach gram, sami zobaczyliście, że jesteśmy w stanie spokojnie Wiedźmina 3 sobie pograć, bez zbędnych naprawdę utraty jakości na samej grafice. Jest to mniej więcej porównywalna, tak przynajmniej słyszałem, jakość grafiki Wiedźminie 3 niska,
niska średnia, coś mniej więcej jak na PS4, a więc naprawdę tutaj absolutnie nie macie się czego obawiać, jeżeli macie takie komputery jak ja, to naprawdę śmiało grę kupować. Nie wiem, jak to by było w przypadku komputerów gorszych. Może i też by podziałały, gdybyście sobie tam wszystkie ustawienia zrobili na średnie. Nie mam żadnego pojęcia, tutaj absolutnie nie chcę nic nikomu mówić, czy na jego komputerze pójdzie, bo nie wiem, po prostu, bo nie wiem. Na moim komputerze idzie doskonale, choć miało nie iść, tak? No, na waszym komputerze może być tak, że śmiało powinien pójść, a nie pójdzie. No i tutaj widzicie, no tak to właśnie jest z komputerami, to nie są konsole, to są komputery, może tam jakiś każdy podzespół, może nie wiem, jest jakiś niekompatybilny z Wiedźminem, no nie mam żadnego pojęcia. Nie chcę kraczyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o grafikę, optymalizację Wiedźmina 3. Ale jeszcze na koniec chciałbym poruszyć temat downgrade'u, ale to już za chwilkę. Słuchajcie, no i dobnęliśmy do końca mojej mini recenzji dotyczącej Wiedźmina 3, jeżeli chodzi o grafikę i optymalizację. Słuchajcie, to nie jest żadna recenzja osoby, która doskonale się zna na grach, ani nic w ten deseń. Jest to po prostu mini recenzja zrobiona przez zwykłego, normalnego gracza, którą taką mini recenzję każdy ma prawo sobie zrobić. I tyle, tak. Ja to mówię mniej więcej. Nie jestem osobą stronną, postronną, jestem po prostu zwykłym, normalnym graczem, który mówi to, jak on to widzi, jak on to odbiera, jak on to czuje, a więc tutaj, żeby nikt tutaj nie mówił, że recenzja jest do bani, bo on myśli zupełnie inaczej, albo że inny youtuber powiedział coś zupełnie innego i on ma rację, a ty jej nie masz. Tak sobie myśl, masz do tego absolutne prawo, ale tak na samym koniec chciałbym jeszcze poruszyć kwestię downgrade'u. Kwestia, która przez niektórych youtuberów i internautów została, że tak powiem, za bardzo poruszona, bo oni zarzucają City Projekt Red, że mamił graczy tym, że pokazywał przed premierą, a więc w takiej fazie wczesnej produkcji samej gry, te wszystkie trailery, gameplaye na silniku gry, takie one były zajebiste i w ogóle do super ekstra jakość, natomiast dostaliśmy grę, gdzie tej jakości absolutnie nie ma, zostaliśmy oszukani, po co producenci gier pokazują coś, co tak naprawdę nigdy tego gracza nie będą mieć. Ja bym bardzo prosił, żeby najpierw się dowiedzieć u źródła, na czym w ogóle polega downgrade, dlaczego on jest, jaki ona ma cel, a dopiero później ewentualnie się na temat wypowiadać. Jak wypowiadać na ten temat nie będę, bo się na tym nie znam kompletnie. Natomiast mogę tylko właśnie powiedzieć coś, co powiedział mi mój kolega, który z grami jest bardzo mocno związany i z taką jedną firmą komputerową, która gry robi, że tak naprawdę na samym początku, w samej fazie produkcji samej gry, grę się robi o tej jakości najlepszej. Takiej jakości, gdzie żaden komputer nasz domowy nigdy by jej nie pociągnął. Ale oni ją muszą zrobić, żeby później mieć z czego zejść. A więc, żeby dostosować grę do potrzeb i wymagań graczy. No. I dlatego też będą trailery i gameplaye pokazywane w tej najlepszej jakości, żeby tych ludzi zachęcić, no w końcu jest marketing. A no niestety, albo istety, później dostajemy wersję finalną, zrobioną w taki sposób, jest to nazwana optymalizacja, żeby po prostu dać możliwość graczowi, żeby on na swoim po prostu leciwym komputerku mógł sobie w tą grę zagrać. I to nie jest żadne oszustwo ze strony producentów gier, to po prostu są normalne zabiegi, tak mi się przynajmniej wydaje, że chodzi o produkcję samej gry. A na prostym przykładzie, kolega mi ten właśnie tłumaczy, na prostym przykładzie, ściągnij sobie, nie wiem, plik MP3 na przykład o jakości 126 i zrób z niego jakość 320. No nie ma szans. Ale ze 320 możesz z tym plikiem zrobić co tylko i wyłącznie chcesz, oczywiście w dół, tak jak będzie ci najbardziej odpowiadał, tak, żeby tam, nie wiem, żeby ci się zmieścił, nie wiem, na MP3, tak, a więc tam jakoś zmniejszasz, żeby ta wielkość tego pliku po prostu była mniejsza. I to samo mniej więcej się tyczy właśnie samej produkcji gry, już w takiej wersji finalnej, robisz tak zwany downgrade,
żeby po prostu dostosować grę do potrzeb graczy, a więc naprawdę zamiast się ludzie, ja nie wiem w ogóle po co ludzie się na ten temat wypowiadają, jeżeli na ten temat pojęcia nie mają zielonego lub mają pojęcie, bo przeczytali, nie wiem, 2-3 artykuły i mówią, że to tak ma być, a nie inaczej, dlaczego to jest tak, a nie srak i nie owak. Nie rozumiem tego kompletnie. Lepiej mówić o czymś, na czymś się po prostu przynajmniej troszeczkę znamy, a nie o rzeczach, o których nie mamy zielonego pojęcia. No chyba że ci youtuberzy i ci internauci, którzy tak bardzo krytykują CD Projekt Red, po prostu robią również sami gry i wiedzą, na czym to wszystko polega, bo ja ich nie robię i robić chyba raczej nie będę, dlatego na ten temat się w ogóle nie będę wypowiadał, tylko powiedziałem to, co mam do powiedzenia w tej sprawie. I tyle. Ja zapraszam Was na mój kanał, na kolejne mini recenzje Wiedźmina 3. To wszystko będę robił w takim etapach, jak tylko i wyłącznie będę miał ten czas, bo nie ukrywam, że Wiedźmin właśnie, słyszę, jak mnie woła już powolutku. Geralt mnie woła do siebie, a więc ja już kończę. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na swój kanał. Pozdrawiam i pa, pa.